Misja druga, przełom. Prawdziwa adeptka Malsary jest jak cień, szybka, niezauważalna i nieustępliwa. Płomienie wojny nie obejmują jeszcze Ykczal, ziem mrocznych elfów, ale ich ciepło już rozgrzewa gniewnych bohaterów dwóch rodzin, klanu Shadowbrand i Solskar. Tak jak bywało to już wcześniej, ich starcie określi przyszłość mieszkańców Ykczal. Okej, jedziemy sobie z misją drugą. Bonusy zabójca 8, krwawa dziewica 3, strasznie mało. Krwawe dziewice nieulepszone jak dla mnie, bezużyteczne. Pójdziemy chyba z tą talią kart Tarota, no bo to jest co? Szczęście i wiedza, no. I to nam się przyda, zwłaszcza nawet szczęście jakby nam wchodziło z tym wielkim atakiem, który mam nadzieję przechodzi do tej misji. To będzie wypas. Duszy będą chcieli uczynić z naszych ludzi niewolników dla swych piekielnych władców. Mają czelność odrzucić ścieżkę życia Twidany. Są głęboko zepsuci. Ich krew też popłynie, to mogę obiecać. Musimy ostrzec nasz lud. Piętno Cienia musi poznać kłamstwa Tralsai i los Shadi. Naszym celem jest posłuszeństwo, siostro Cienia. Tak jest, bądźcie posłuszne. Dobra. Ilaya musi przeżyć, jasne. Min pierwszy garnizon w ciągu 2 tygodni, czyli tak trochę na czas mamy misję. I też chyba podejrzewam, że bez zamków. Przynajmniej na razie. No jest ten atak, 29, Jezus Maria. Ale słabe jednostki. Nieulepszone, czyli musimy polegać całkowicie na magii. Dobrze, że ta zniszczenia wyskoczyła w końcu. Trzeba by ją szybko na ekspercki poziom załadować. Dobra, wy się dołączacie? Okej, to już coś. Przy 29 ataku to nawet te 4 furie będą robić rzeźnie. No i bomba. Co ty nam odsłonisz? Okej, garnizon. Prosty będzie. No, drugi już trudniejszy. I trzeci będzie taki, o Jezu. No ale podejrzewam, że tam po drodze się nam podłączają jakieś jednostki. Czy też będzie jakaś opcja rekrutacji? O, właśnie, już tutaj widzę. Dobra, mamy 2 tygodnie, trzeba pamiętać o tym. Prosta jednostka, czemu nie? Powiedz mi tylko, czy ty manę zużywasz? Zużywasz, dobra. Namiocik. Dobra, zahaczymy od razu, chociaż... czekajcie, tu są chłopi. Dobra, to może tak, może pójdziemy w dół na razie. Skoro mamy 2 tygodnie, żeby minąć ten pierwszy. O, fajnie, i stajnie są... O, chatka wiedźmy. Nice. Dobra, ciapniemy tych zwiadowców. Poproszę. Ile many jest? 43. To może najpierw zahaczę o zombie. Dobra. Nie wiem, czy te surowce brać. Żeby ruchu tak za bardzo nie marnować. Duszki. Logistyki nie mam, więc to też troszeczkę problem. No już prawie pierwszy tydzień mija. Nie. Furie nie mogą paść. Cholera. Może zróbmy tak, podbiegnijmy tu. O to mi chodziło właśnie, żeby skusić atak na to. Dobra, pozbądźmy się tego klienta. Ależ dałem ciała teraz. Chociaż może niekoniecznie.
Nice. No mamy teraz nadmiar many, więc możemy śmiało kastować te zaklęcia. Bierzemy. Dobra, i teraz pytanie, co będzie w tej chatce. Może sejwik. O Jezu. Tragedia. No mamy pecha. Szkoda, w pierwszej misji nam się nic nie trafiło ciekawego, w tej też. Myślę, czy tutaj jechać na tych łuczników. Tydzień mamy. No, w sumie mogę pojechać. Powinniśmy zdążyć, jak tam stajnie są. Ciekawie, może tak, schowamy furię. Czy to był dobry pomysł? Sam nie wiem. Chyba dobry. Dobra, kilku tych to niewielka strata. Dobra, już możemy bez zaklęć. To ilu ich to padło? Z 4, 5? A 8. No dobra, lepsze i tak niż kilka furii. Coś ciekawego? Spowolnienie. Noż, cholera jasna. Prosimy bez tych strat. Strasznie mało tych jednostek. No będziemy tak biegać w tą i z powrotem. Dobrze, że ten lodowy promień się trawił, chociaż strasznie byłoby kiepsko, gdyby pierwsza misja nie miała żadnego przydatnego czaru ofensywnego. Nie wyobrażam sobie przechodzić tego, jakby się ten promień nie trafił. Dobra, jednego tu już możemy olać. No, ale zobaczcie, 4-6 furii, jak one cisną. To wszystko jest dzięki temu atakowi. Ten quest poboczny z pierwszej misji zrobił prawdziwą bestię z naszej Ilai. Wręcz bohatera mocy niż magii. Dobra, szczęście. No, z tym atakiem szczęście to dobre, poza tym moglibyśmy iść... kurczę, no, w tego... Szczęście Warlocka, tak? Z tym, że... O, też fajna opcja, tajemnice zniszczenia teraz by się przydało. Cholera, co tu wziąć? Nie no, weźmy to szczęście, kurde, musimy sobie odblokować wszystkie możliwe opcje. Co to jest? To nie ma po co brać tego. Ale zahaczmy o stajnie, bo nam się kończy czas. Szkielety? W sumie czemu nie? No nie mamy jednostek. O, kamienne pole. O kurczę. Dobra, biorę. Czemu nie? 87? Całkiem. Dobra, i możemy zahaczyć o ten namiot. No to czasu aż nadto jest, żeby zrobić kółko, objechać wszystko. Ile mam many? Dużo jeszcze. Nie. Furii tracić nie będziemy. Co najwyżej możemy sobie wziąć dwa szkielety.
Dobra, i ciśniemy ich po kolei. Zaklęcie to chyba nie bardzo. Chociaż 167 stop. Dobra, to bijemy normalnie. I trochę to potrwa. Dobra, mówisz, podłazisz, to was tutaj zatrzymamy. No i co, i łucznicy? No, robią robotę. Całkiem niezłą. Wyczekajcie, wy się cofnijcie. I dobra. Ach, tylko jeden. Okej, trzeba klepać tego. Ale już raczej nie zdąży nic zrobić. Nie sądzę przynajmniej. One mają tak słabą inicjatywę. Przywalić potrafią, to przyznać trzeba. Pięknie. Finish, finish. Dwa szkielety tylko. Elegancko. No dobra, ciekawe, gdzie on nam odblokowuje. Może byście się chcieli dołączyć? Nie, to nie. No i dobra, i możemy od razu garnizon cisnąć. Kurde. O Jezu. Tych zabójców tu trochę dużo. Szczęście? Fuck. Dobra, podejdźmy może. Ja pierniczę. Czemu? Wiecie co? Ja te furie schowam. Po to mamy te jednostki nieumarłych, żeby je wykorzystać. Weźmy jeszcze tak. I dobra. Okej, i w co strzelicie? No, tak myślałem. W sumie... No nie, no lepiej tych cisnąć. Nice. Nice. I teraz tak. Może tak, podejdźmy tu. Wy wait, wy się przesuńcie. Dobra. Okej, teraz by już trzeba te minotaury. Czy trzeba? Nie. Dobra, może weźmy kontratak. Jak ty dojdziesz? Cholera. Dobra, to przesuń się tu. Ty czekaj. No, może dobijemy, jest. No i elegancko, kurczę. Gdzie nasza magia zniszczenia? Dobra, to może weźmy te tajemnice zniszczenia. Zobaczymy, co dostaniemy.
Dobra, wracać już nie mogę. No pokażcie, jaki czar dostaliśmy. Kula ognia, no proszę, zapisujemy. Całkiem niezły. O, szkoda, że nie ulepszone. O, te by się może przyłączyły. Horda? Jak horda, to wątpliwe. Wkrótce pojawi się nieprzyjacielski bohater. Ale gdzie? Tutaj? Za tym garnizonem? Zapiszemy tak. Ech, cholera. Szczerze, to chyba może nie jest warte. Nie wiem, co tam będzie za czar. Aż gnida, no. Dobra, odsuń się. No, całkiem nieźle. Znowu morale, no please, come on. To jest chore. To dobi dom. Dobra, to i tak nie jest chyba warte tego, tej walki. Małe szanse, żeby tam było coś przydatnego, ale za to mamy tutaj jednostki. No i kryptę moglibyśmy odwiedzić. Ile my mamy czasu teraz? 3 tygodnie. No dobra, niech będzie. O. Pytanie tylko, czy on... O, zajebiście. Czy on przejdzie przez ten garnizon? Niby mamy 3 tygodnie teraz. O Jezu, no na pewno nie mielibyśmy szans. Żywiołaki, nie no, to na pewno nie jest warte. Plus wiedza, plus siła czarów, całkiem. Tłum zombie. Myślę, jak tu jechać teraz. Duchy, czy brać w sumie, czemu nie? Dobra, on chyba nie może przejechać przez ten garnizon. Wow. Okej, to sobie jeszcze dokupimy. Zajebiście, duchy. 90. Będziemy sobie wybierać te walki, bo w sumie widzę, że tu nie ma sensu walczyć ze wszystkim. Chyba, żeby nam poziomu brakowało. Zerknę jeszcze tutaj, mamy tyle czasu. No i te duchy magia, patrzcie. Czemu się tak dołączają? Może dlatego, że mam taką siłę ataku mocną? Dobra, możemy sobie jeszcze te rogate demony załatwić. Co tu jeszcze dalej będzie pytanie? Trochę złota. Też horda duchów, może by się dołączyły.
zobaczmy. Nie tym razem, co? Dobra, ale my mamy więcej tych duchów, także... I nasze zaklęcia. Ale co? No na razie nic. Zobaczmy, czy będziemy trafiać. O! Wypas. No ale to znaczy, że teraz będzie pudło, to zróbmy to tobą. Okej, spróbujmy. Ach. Dobra, trzy duchy, ale znaczy, że teraz trafimy. Dobra, może jednak nie. Fuck, to może teraz. Are you kidding me? Cztery razy pod rząd? Ale lipa, tu jeszcze stracimy te duchy. O kurde, albo niekoniecznie. Teraz stracimy furię. Fuck. Dobra, to zrobimy tak, szkielety tutaj. I co, nie tak fajnie podławać, co? Kurde, zostaw furię. Nice. Dobra, trzy duchy, niech im będzie. Trochę złota mam, to mógłbym w sumie wziąć... A balistę też. Tu jeszcze duchy? Z tym, że te są ulepszone. Dobra, ale możemy zapisać, zobaczyć, czy się dołączą. Dobra, nie chcą. Jezus Maria, ale słabe te talenty. Coś nie możemy trafić. Nie chcę walczyć z tymi duchami, bo tak naprawdę niczego istotnego nie bronią. Tutaj mamy faktorię. Dobra, zawracamy. Weźmy te rogaty, załatwmy. Ej, gdzie ty się wpierdzielasz? Przecież mieliśmy 3 tygodnie. Eksperckie oświecenie, czy to? Dobra, to już chyba lepiej oświecenie. Okej, teraz pytanie, czy on nas już goni? Nie, on stoi w garnizonie, dobra. Czyli mamy masę czasu. Wow. Of course, że bierzemy. 54. Prosta ta misja się wydaje. Żywioły? Nie. Labirynt? Tak. Poprosimy więcej minotaurów. Miśki. Wampiry? O, dużo złota. To myślę, że warto. Nice. Dobra, co tu jeszcze możemy znaleźć? Okej. Ile ja mam czasu teraz? Nie ogarniam. Chyba jeszcze cały tydzień będziemy mieli. Cmentarz? Cofać się? Nie. O. I czego ty broniłeś? Całkiem fajnie. To teraz ten atak mamy ponad 30, tak? 34, wow. Sukuby, horda to nie bardzo.
Ale możemy spróbować opuszczoną kopalnię. Okej, i sobie odpuścimy. Nie ma to chyba sensu. Myślę, czy tu jeszcze podjechać. Krwawe dziewice, no można by wziąć. Czas jest. Dobra, i dwa statbusty i możemy atakować garnizon. Bo co te sukuby bronią? Tylko zasoby. Pytanie jeszcze, co opuściłem tutaj. O, come on. Ładnie, jeden z głowy. Nagle nasza maciupka armia zamieniła się w olbrzymią. Ten drugi garnizon nie będzie chyba sprawiał problemów. Dobra, wiedza. No i to co ciekawsze, dla nas siła czarów. No tej many tu już mam dużo. O, z tymi gryfami to może być różnie. Że tak, was schowamy. O, ale doleciał. Nie. Furiami chyba zabijemy, no właśnie. Wypas. Jaką miałem siłę czarów teraz? 16, to już jak na drugą misję to całkiem sporo. Dobra, i co my tu mamy? No, zabójcy będą chyba najgroźniejsi. Okej, zróbmy tak. Szkielety do przodu. Was tak. Dobra. Kurde, ci zabójcy mają tak szybko ruch. Okej. Dobra, lecimy tymi duchami do przodu. Może strzelam do nich. Gdzie tam? Zawsze w furię. W takim razie... No nie, trzeba ich męczyć. Są najgroźniejsi. Czemu ja nie rzuciłem kuli ognia? Okej, jeszcze raz, słuchajcie, jeszcze raz, bo to było bez sensu, ten czar, który rzuciłem. A przy okazji też wiemy, jak się rozstawić. Trochę lepiej. Wiecie co? No nie, bo w sumie to je zabiją. Raz, dwa. Dobra, to może... Ładnie. Wyczekajcie. No dobra, podlećmy. Może nie trafi. Ach, znowu w te furie. Okej. No to kula ognia. Nice. I teraz tak.
Kurczę, ty nie masz zasięgu, cholera jasna. Niech to cholera, no. Myślałem, że furie mi dobiegną. Znowu źle to zrobiłem. Dobra, zatrzymajcie się przy tym. Uff, przeżyła. Ale ta trucizna ciśnie. Kurde, jeszcze dobiegnie. A jak go dam tu? Nice. Na to liczyłem. O, super. Dobra, dobiegniecie teraz? Zajebiście. Nie, tylko nie morale. A, cholera. Nice. I nice. Nie, to całkiem ładnie. O, jest. Wyższa magia zniszczenia. Już maksymalny poziom. Trochę lipa, lipa. Chłopi, a w sumie czemu nie? Zależy ile tych chatek będzie. No to nie ma się co tłuc tutaj z tymi rzeczami. Dobra, zawsze też trochę golda dają. Dobra, mamy zwiadowców do rekrutacji. I teraz co, mamy 4 tygodnie, tak? Łe! Minotaury. Dobra, może podjedźmy po te minotaury, może się przyłączą. Miazga. Szczerze nie wiem, kurde, czy ja z tego wojskowego posterunku coś wezmę. A może? Wiedźmy czy smoki? Chyba wiedźmy wolę. Zwłaszcza, że może tu się dołączą. Tylko pytanie, czy to jest... taka sama wiedźma. Chyba tak, wiedźma cienia. No te minotaury, to już ile ich mam? 136. Wow. To był jednak dobry wybór. Szczęście. Zamieńmy sobie to. Już te 10 many nam niewiele zmienia. Skład żywiołów. Myślę, czy zahaczać. Chyba nie muszę. Ekspa nie dostanę. Ale złoto moglibyśmy zbierać. Bo może będzie dziś ulepszenie jednostek, to by nam strasznie pomogło, byśmy sobie furię ulepszyli i minotaury. No i jest to wilkumowa. Świetnie, malutka ta mapka w sumie jest. Podziemi nie ma.
Zaraz będziemy atakować trzeci garnizon. Trochę dużo padło. No w sumie moglibyśmy wykorzystać chłopków i duchy do blokady. O kurczę, przeżył. No i tak ładnie. Ja pierniczę. Coś, mam wrażenie, że za dużo jednostek się tutaj dołącza, zwłaszcza tych nieumarłych. Sprawiło, że ta misja jest banalna. Dobra, na pewno furię, na pewno was. W takim razie jeszcze zatruwanie sobie weźmiemy i wystarczy. W sam raz. Kluczowe jednostki ulepszone. Portal dwóch kierunków. Pewnie tu prowadzisz, co? Do góry. Sprawdzić możemy. Okej, to wracamy na razie, bo jeszcze czas jest. Może będą jakieś statystyki. O, znowu posterunek. Ale nie mam i tak pieniędzy w sumie. To nawet nie mam co atakować. Was też mogę olać. Może wy się dołączycie. Nie. O, ale teraz miałbym kasę, więc możemy bić. No dobra, niech będzie elegancko. Elegancko. Jeszcze więcej ataku. No, a tak bardzo pasuje w sumie do lochu, bo wiecie, większość jednostek lochu ma bardzo dużą inicjatywę, więc atakują pierwsze. Przy takim ataku praktycznie niszczą większość jednostek przeciwnika. Dobra, klepiemy. No i jak te furie zginęły? Komputer musi jakieś głupie błędy robić, typu wystawiać te furie do przodu i się nie cofać. Co to jest? Tu już chyba nie mamy co, no nie mamy miejsca nawet. O, jest i obrona, ale druidzi, kurde. Ale to moglibyśmy wystawić nasze słabe jednostki. Chłopów. Chyba, że czekajcie, furie jakby dobiegły. Dobra, zobaczmy najpierw, jaką oni mają inicjatywę. Niską. Łe. To jak to się stało? Nie rozumiem naprawdę, jak komputer to robi. Dobra, dawać obronę. Kurczę, fajny artefakt. Szkoda, że... Nie wiem, gdzie jest klucznik. Dołączycie? Nie, to nie. Ale tu sobie weźmiemy jeszcze 9. Jak tam z maną? W sumie jest. No dobra. Okej, to za chłopów. To jeszcze siła czarów.
I atak zajebiście. Strasznie dużo. Pierwsza, druga misja. Tyle statystyk. Dobra, chyba trochę cofniemy. Się minotaury cieszą. Dobra, jeden przeżył. Nie na długo. Tu jeszcze coś jest. Plus jeden do obrażeń. Dobra, ile mam jeszcze czasu? Jeszcze chyba aż nadto. Okej, jeszcze siła czarów. Oż kurde. Dobra, tylko zamiast czego? Chyba... Szczerze... Może za tych łuczników? No, weźmiemy za kościanych łuczników. Dobra, to gdzie teraz? Może tędy? Nie mamy po co ich bić, szczerze mówiąc. Dobra. No to już chyba jedziemy na garnizon, wychodzi na to. Jeszcze jakieś statystyki? Wilki, tu jeszcze możemy wziąć sobie wiedźmy. No i dobra, to kończymy tą misję chyba w takim razie. Tylko się zastanawiam, gdzie jest ten namiot niebieski, bo ja go nie widziałem. Może gdzieś tu może. No dobra, save. I ile tego tutaj jest? Powinno pójść lightowo. No i dobra. Chyba, że jakiś bohater wyskoczy. Nie, koniec chyba. Wszyscy jesteśmy w stanie wojny. Taka jest moja powinność. Muszę już iść. Jak sobie wasza wysokość życzy?
Zwołać dowódców wojskowych za ogień i stal. Przynieść królowi jego zbroję i broń. Był swego czasu latarnią dającą nadzieję, ale metal na jego zbroi już nieco zardzewiał przez te wszystkie lata. Potrzebujemy silniejszego. Kogoś takiego jak ja, na przykład. Nie myślisz, że górnie. Wszyscy to poznaliśmy się na twoich ambicjach. Pamiętaj wszak, że robię to dla kamiennych auli, a nie dla ciebie. Prosta misja. Naprawdę banalna. Za dużo tych jednostek się dołącza, naprawdę. Jak na poziom heroiczny, to początek się wydawał, że będzie ciężko, a to proszę, nawet czasu jest za dużo. No dobra, i też troszeczkę niski ten poziom zamasowania maksymalny, 16. No brakło nam tej eksperckiej magii zniszczenia, no ale nic, może wskoczy w kolejnej misji, trzeciej w takim razie.